No dzień dobry moje drogie byki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym od 29 marca do 4 kwietnia. Zobaczymy, co tam u Was słychać. Tradycyjnie przyjrzymy się różnym aspektom Waszego życia. Szóstka była Wam wypadła. Jakieś zwycięstwo. Albo będziecie emanować pewnością siebie. Fantastycznie. No i co, kochani, dziękuję Wam serdecznie za wszystkie lajki, za subskrypcje, za komentarze. Jesteście naprawdę cudowni. Uwielbiam Was. No i pamiętajcie, że są to czytania ogólne, więc no nie będą rezonować ze wszystkimi. Dobra, lecimy. Wasza energia ogólna. Co miłego się może przydarzyć? Na co uważać? Co w miłości, w związkach, u singli? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie? Praca i finanse? I rada. I jeszcze jedna karta opiekuńcza na nadchodzący tydzień. Dla moich byków. Co tam u byczków? Co tam u byczków? Odpoczynek, kochani. Odpoczynek. Odpocznij i zrelaksuj się. Przestań czuć się winny i uczyń własne potrzeby sprawą priorytetową. Nic dodać, nic ująć, kochani. Jeśli macie jakieś poczucie winy za cokolwiek, odpuścić sobie i skupić się na własnych potrzebach. Odpocząć, zrelaksować się, zrobić coś dla siebie po prostu. Dobra. Wasza energia ogólna. As kielichów. Ktoś tu będzie w miłosnym nastroju, kochani. Widzicie? Z tego puchara miłości aż się wylewa. Emocje się wylewają. No, kurczaczki. No, powiem Wam tak, że jeżeli niedawno poznaliście kogoś, no to tutaj miłość będzie zdecydowanie kwitła. Ale as kielichów też mówi właśnie o miłości własnej. Jak najbardziej. O tym, co mówi ta karta. Mówi o tym, że zaczynamy kochać siebie, albo dostrzegamy to, że kochamy siebie tak naprawdę. Że zaczynamy dbać o własne emocje, własne uczucia, własne potrzeby. Kielichy to też jest karta kreatywności. Także może jakieś nowe pomysły, może jakieś nowe pasje, nowe plany na przyszłość. Dobra, zobaczmy co dalej w takim razie. Co miłego się może przydarzyć, kochani? Czwórka pentakli. No, będziecie bronić siebie. Bronić swojej pozycji zawodowej możliwe. Swojej pozycji ogólnie w życiu. Będziecie bronić tego, co osiągnęliście. Jakiegoś swojego sukcesu. Ale też tutaj jest informacja, że możecie bronić dostępu do swojego serca. Tylko dlaczego to by miało być coś miłego? Dobra, zobaczmy tą czwórkę pentakli, doczytajmy sobie. Czwórka pentakli. Dlaczego tu jest czwórka pentakli? Szóstka mieczy odwrócona. O Jezu. Mag. Cudnie. I trójka mieczy odwrócona. Pod spodem cesarzowa. Wow. Kochani, tu mam kilka scenariuszy dla Was. Od którego zacząć? Zacznijmy może od kariery, kochani. Jeżeli jest coś, o co długo walczyliście, jakiś sukces, jakaś podwyżka, jakaś zmiana stanowiska, w ogóle jakaś praca, o którą długo, długo walczyliście, nie było ruchu do przodu, było jakieś rozdarte serducho może, właśnie w sensie, że zawiedzione emocje, zawiedzione oczekiwania, o bardziej coś w tym stylu, to widzę, że wychodzicie z tej energii. Widzę, że będziecie bronić mocno swojego stanowiska. Macie to poczucie, że
że tworzycie własną rzeczywistość, że macie wszystko, czego wam trzeba, żeby osiągnąć swój sukces, tak? Że doceniacie siebie, tak? Doceniacie siebie, doceniacie swoją wartość, doceniacie swoje umiejętności i uda wam się utrzymać, że tak powiem, ten sukces, o bardziej w tym stylu. Odzyskacie tą pewność siebie na spodzie cesarzowa, czyli kreatywne działania, wzrost, obfitość, rodzenie nowych pomysłów, rodzenie nowych rzeczy. Z tym asem kielichów by to fajnie współgrało, że tutaj tworzycie coś nowego i trzymacie mocno to w ryzach, nie chcecie tego puścić, bo to jest coś, o co długo walczyliście, o co się staraliście, wkładaliście energię, wysiłek, tak? Może kosztem właśnie gdzieś tam rodziny, miłości czy czegokolwiek innego. Także tutaj uda wam się utrzymać tą pozycję. Ogromna pewność siebie, ogromna moc sprawcza, tak? Kreatywność, działanie, rozwój, wzrost, obfitość, kasa, tak? Wszystko. Tu macie piękną energię, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. Jeżeli chodzi o sprawy, kochani, miłosne. Powiedziałabym tak, że jeżeli było jakieś zranienie przez partnera, partnerkę, to wychodzicie z tego zranienia. Wychodzicie, ale jednocześnie nie odchodzicie od partnera. Tu jest szóstka mieczy odwrócona. Nie ma odejścia, nie ma nowego początku, kochani. Także ten as kielichów, który tu się pojawia, może być kwestią nowego początku w związku. Może stwierdzacie, że nie warto o to walczyć. Czy to wy nawaliliście, czy partner nawalił, tak? Ale trzymacie się kurczowo, mocno tego swojego związku, tych, nie wiem, lat, miesięcy, tygodni, ile tam czasu jesteście. Odzyskujecie pewność siebie i staracie się walczyć o ten związek? Albo to jest energia partnera, że on nie chce odejść, chce zaleczyć tą sytuację, trzyma się was kurczowo i robi wszystko, wręcz wiecie, czaruje, tak? Ale w taki dobry sposób czaruje. Nie mówię tutaj, że oszukuje czy coś, absolutnie tego nie widzę. Ale chce o to zawalczyć. Bo widzi was jako cesarzową, albo wy widzicie partnera jako cesarzową, czyli jako osobę idealną do związku, idealną partnerkę, partnera, jako matkę, ojca swoich dzieci, jako męża, żonę, tak? No jak zwał, tak zwał, no podciągnijcie to pod swoją sytuację. Ale tutaj zdecydowanie nie będzie odejścia od partnera. O, widzicie, macie nawet jeszcze karmę na spodzie, która też mówi właśnie, że sprawy się nie zakończą, tak? Że będzie kontynuacja, ale jednocześnie jest też dziesiątka buław odwrócona, czyli zrzucacie bagaż doświadczeń, zrzucacie niepotrzebny balast, który gdzieś tam ciągnęliście ze sobą w tym związku, wychodzicie z takiego złamanego serca i nabieracie mocy sprawczej, żeby zawalczyć o ten związek, żeby właśnie rozwijać się razem, tak? Żeby tworzyć tą rodzinę, ten związek, tą relację razem, żeby to się rozwijało, rozwijało do przodu, tak? No, tak bym to widziała, kochani. Tak bym to widziała. A propos singli, tu bardziej widzę, że skupiacie się, kochani, na sobie. Jeżeli było jakieś zranienie w przeszłości, chyba nie do końca jeszcze wyleczyliście się z tego, albo nie do końca odeszliście tak emocjonalnie, albo myślowo od byłego partnera, partnerki. Dalej się trzymacie kurczowo tego, ale plusem jest to, że nabieracie mocy, że nabieracie tej pewności siebie i wiecie, że właśnie sami tworzycie swoje szczęście i swoją rzeczywistość i wzrastacie. Wzrastacie, to daje wam takie poczucie pewności siebie, poczucie, że jesteście wystarczający dla samych siebie, że nie potrzebujecie tej drugiej osoby, tak? Nie jesteście jeszcze otwarci na miłość, nie powiedziałabym, że jesteście, przynajmniej mówię do części byków, nie do wszystkich, wiadomo, ale skupiacie się na miłości własnej, na zdobywaniu jakichś swoich umiejętności, skupieniu się na swoich pasjach, na swoim wyglądzie, tak? Może jakieś zmiany fryzjera, czy cokolwiek, tak? Zmiana stylu ubierania, ale zdecydowanie nabieracie, kochani, mocy. Dobra, na co uważać w takim razie? Na sprawiedliwość. Powiedziałabym tak, że jeżeli...
Nie jeżeli, w każdej tak naprawdę dziedzinie waszego życia. Uważajcie na swój osąd, żeby widzieć pełny obraz sytuacji, żeby nie działać jednostronnie, tak bardziej, wiecie, subiektywnie, tylko sprawiedliwie dokonywać jakichś wyborów, sprawiedliwie osądzać kogoś, tak? W jakikolwiek sposób. Spójrzcie najpierw na siebie, dopiero później na innych. Jeżeli to jest kwestia taka bardziej prywatna, że na przykład wcześniej niesprawiedliwie ocenialiście siebie, tak? Że na przykład, a właśnie nie jesteście warci, a że spieprzyliście coś i tak cały czas jakieś wyrzuty wokół siebie, to też jest ostrzeżenie, żeby zachować tą równowagę wewnętrzną, żeby zachować tą miłość do siebie, tak? Żeby przestać czuć się winnym o coś, tak? O co zrobiliście, o co powiedzieliście kiedyś w przeszłości, czy no cokolwiek, tak? I uczynić własne potrzeby sprawą priorytetową, tak? Żeby zachować tą równowagę wewnętrzną w każdej dziedzinie życia, w każdym działaniu, w każdym myśleniu i czuciu, tak? Przede wszystkim tą równowagę w środku nas. Sprawiedliwy osąd samego siebie, kochani. Bez właśnie wyrzucania sobie jakichś błędów, bez oskarżania siebie o coś, co zrobiliście bądź nie zrobiliście, tak? Sprawiedliwość taka w ogólnym pojęciu. Dobra, co w miłości w takim razie? No, tutaj mamy rycerza kielichów, zdecydowanie ktoś tutaj idzie do Was ze swoim kielichem miłości, pełnym o serduszek, aż te serduszka bąbelkują z tego kielicha. Także powiem Wam tak, w stałych związkach miłość będzie kwitła. Jeżeli ta sytuacja faktycznie dotyczyła Was i próbujecie jeszcze raz z partnerem zapomnieć o przeszłych sprawach, kochani, tutaj będzie dużo, dużo, dużo takich aktów miłości, bym powiedziała. Dużo przytulania, dotyku, prezentów, miłych słów. Także bardzo fajna taka świeża energia, tak? Świeża energia właśnie rozpoczynania czegoś od nowa, takich, wiecie, takiego uwodzenia, bym nawet powiedziała, tak? Od nowa. Jeżeli jesteście singlami, no być może warto się rozejrzeć tutaj i troszeczkę już pozamykać tą przeszłość, bo może być ktoś Wami zainteresowany, zdecydowanie. Widzicie, ten chłopaczek na tej miotle, mimo że rekin płynie pod nim, on się nie podaje, on zasuwa z tym kielichem, kocham Cię i w ogóle weź mnie, tak? Przygarnij mnie na zasadzie. O Jezu, zobaczmy tego rycerza kielichów. Kim jest ten rycerz kielichów, co? Czwórka mieczy odwrócona, pięknie. Ale też czwórka kielichów. Czegoś nie dostrzegacie i nie ma zakończenia. I nie ma nowego początku. Ale mamy rydwan pod spodem. I znowu ta czwórka pentakli. Kochani, mówię teraz do singli, które jeszcze leczą się po jakimś byłym partnerze, byłej partnerce, która Was mocno zraniła. Kochani, weźcie się troszeczkę w garść. Tak bym powiedziała, bo macie tutaj jakieś niezakończone sprawy. Nie ma tu jakiejś transformacji w Was. Może pomału nabieracie mocy, ale jakby to powiedzieć, może to jest kwestia właśnie tego odpoczynku, żebyście nabrali dystansu, tak odpoczęli trochę i zregenerowali swoje siły, bo tutaj mamy czwórkę mieczy odwróconą, oznaczającą, że właśnie jakiś proces leczenia nie jest jeszcze dokończony u Was. Nie jest coś przepracowane, jakieś emocje nie są przepracowane przez to nie ma jakiejś transformacji w Was. I przez to, kochani, możecie przeoczyć jakąś fajną ofertę miłości. Przez to, że patrzycie na te trzy kielichy, które są już Waszą przeszłością, które już nie powrócą. A jest tu ktoś z nową ofertą i tu macie nową ofertę. Także, no co bym powiedziała, spróbujcie zaryzykować, spróbujcie się otworzyć w jakiś sposób. Bo możecie przeoczyć coś, kochani, fajnego. Coś, co może pozwolić Wam pójść do przodu. No, tak bym powiedziała. Dobra, lecimy dalej. Co w takim razie urodziny przyjaciół?
O, siódemka pentakli, fajnie. Tutaj stabilnie, tutaj może skupicie się w tym momencie na pracy, na rozwoju osobistym. Może był jakiś plan, projekt, nad którym pracowaliście i teraz czekacie na efekty tej pracy, tak? Ale to też jest karta cierpliwości i pielęgnowania tego, co już się ma, jak najbardziej. Także wydaje mi się, że będziecie w takim opiekuńczym modzie w stosunku do rodziny, do najbliższych, do przyjaciół. Będziecie pielęgnować z taką dużą dozą cierpliwości te relacje wśród rodziny, wśród znajomych. Będziecie dużo dawać od siebie. Może to jest kwestia też świąt, będą jakieś przygotowania do świąt, wspólne jakieś kuchcenie, tak? Wspólne pieczenie ciast, gotowanie żurków, czy tam jajek i czegokolwiek innego. Wspólne przygotowania do świąt, jak najbardziej, jeśli świętujecie. No ale tu jest dużo takiego spokoju, dużo, dużo takiego właśnie balansu wewnętrznego. Może właśnie o to chodzi, że jeżeli nie czujecie się w jakiś sposób zbalansowani, no to warto może poświęcić ten czas też na bycie właśnie z rodziną, z najbliższymi. Może te osoby w waszym otoczeniu pozwolą wam w jakiś sposób odzyskać tą równowagę wewnętrzną, nabrać dystansu do pewnych spraw, do świata, do jakiejś sytuacji z przyszłości i pozwolą odpocząć. Dobra. Co w pracy w takim razie, drogie byki? O, tutaj mamy papieża, arcykapłana. Bardzo fajnie. Duża równowaga, duży balans, więc fantastycznie. Tutaj raczej nie będziecie mieli na co narzekać. Karta papieża jest kartą też taką mówiącą właśnie o podpisaniu umów, wiecie, o kropce nad i, tak? Postawieniu kropki nad i. Nad danym projektem, o już sfinalizowaniu jakichś tam swoich danych, tak, swoich przedsięwzięć i innych rzeczy, tak? Doczytajmy sobie tego papieża. Szóstka kielichów odwrócona. Diabeł. Jezu, co tak ciężko! Boże, kochani, macie jakiegoś diabłu manipulatora w pracy, ale widzę, że wy się nie dajecie piękni i zachowujecie równowagę, spokój. To może być koziorożec, jak najbardziej, ale może być też ktoś z trygonu powietrza, czyli waga, bliźniak bądź wodnik. Mamy tutaj jeszcze króla mieczy odwróconego na spodzie, oznaczającego, że ta osoba nie dość, że manipuluje, nie dość, że oszukuje, okłamuje, może kradnie w pracy, może jakieś właśnie dołki kopie pod innymi osobami, nie mówi całej prawdy, nie jest dobrym pracownikiem, nie myśli logicznie, nie przykłada się do roboty. No ale widzę, że tutaj szóstka odwrócona. To może być jakaś osoba z przeszłości waszej, z którą pracowaliście albo pracujecie właśnie. Ale ja widzę, że wy się tutaj nie dajecie kompletnie. Patrzcie, tutaj są machloje, mamy diabła, siódemkę mieczy, odwróconą szóstkę kielichów, kompletny dysbalans, kompletna no masakra, nie? Kurde, ktoś po prostu wam tutaj próbuje dokopać, a wy siedzicie tak. Ja znam swoją wartość. To jest piękna energia, kochani, naprawdę. To jest piękna energia. Wy się po prostu nie dajecie. Wy się nie dajecie, wy zostajecie w tej pozycji zen. Może sami jako. Może być ta. O, kochani, jeżeli jesteście na stanowisku lidera, kierownika, dowodzicie innymi, tak? Macie pod sobą osoby, które nauczacie zawodu, które szkolicie w jakiś sposób, tak? W tym sensie może być ktoś, kto próbuje podkopać wasz autorytet. Może być ktoś, kto próbuje odebrać wam stanowisko. Ale wiecie co? To jesteście wy.
wy się nie dajecie, bo wy znacie swoją wartość, wy znacie swoje umiejętności, wy znacie swoje możliwości i wiecie, że ta osoba kompletnie tutaj nie da rady. Na waszym stanowisku nie da rady, to po pierwsze, a po drugie nie da rady podkopać waszego autorytetu. Absolutnie, bo wy jesteście tu. I dzięki temu zachowujecie spokój, zachowujecie równowagę. Może te machloje wyjdą na jaw, jak najbardziej. Sobie doczytamy jeszcze. Może wy wiecie, kto to jest, a może nie wiecie, ale tutaj nas coś mi się wydaje, że to wyjdzie na jaw, ale wy zachowacie w tym wszystkim taki stoicki spokój. W ogóle się tym jakoś nie przejmiecie, tak mi się wydaje. W ogóle zostanie to wszystko. Patrzcie, as kielichów po raz kolejny. As kielichów po raz kolejny. Tak, zachowacie tą miłość własną. Bardziej w ten sposób bym to widziała. Zachowacie tą miłość własną. Zachowacie ten szacunek w stosunku do siebie, tak? Zachowacie... Będziecie trzymać też te... Chociaż czy będziecie trzymać te emocje na wodzy, biorąc pod uwagę, że te emocje wypływają? Może będziecie starać się trzymać emocje na wodzy, ale we środku was będą buzować te emocje, tak? Ale o, wisielec odwrócony. Coś pójdzie do przodu dzięki temu. Coś dzięki temu pójdzie do przodu. Może wiecie, kto to jest, albo dowiecie się, kto to jest i tutaj pójdziecie, nie wiem, do szefa, szefowej, na skargę dosłownie. I to was spełni emocjonalnie, pozwoli zachować pozycję, pozwoli zachować tą równowagę wewnętrzną i dzięki temu sprawy pójdą do przodu. I może tutaj ta osoba zostanie wypieprzona z roboty. No, tak, rycerz kielichów. Idziecie po swoje szczęście, bardzo dobrze, dbacie o swoje szczęście, dbacie o swoją satysfakcję, dbacie o swoją pozycję i swoją pewność siebie. I nie pozwolicie nikomu innemu podkopać swojej pozycji. Bardzo dobra energia, drogie byki. Bardzo, bardzo dobra. I tego się trzymamy. Dobra, w takim razie zobaczmy jeszcze waszą radę. Dwójka kielichów. No kochani, no jest ta miłość na horyzoncie. Jeśli jesteście w stałych związkach, to jak najbardziej jest tutaj duża, duża miłość. Ale to może być kwestia po prostu jakiejś bratniej duszy w waszym otoczeniu. Kwestia osoby, która pomoże wam wyjść z jakiegoś dołka emocjonalnego, która pozwoli zachować równowagę w pracy. To może być osoba, która, dzięki której odzyskacie pewność siebie, poczucie sprawiedliwości wewnątrz siebie, miłość swoją własną, tak? Przy dwójce kielichów jako radzie. Dwójka to też jest właśnie ten balans, właśnie ta równowaga, ta harmonia pomiędzy emocjami a myślami, pomiędzy ego a intuicją, pomiędzy działaniem a otrzymywaniem, tak? Wiecie, no to jest równowaga w każdej dziedzinie, pomiędzy miłością a pracą. Także tu bym powiedziała, żebyście właśnie zachowali tą równowagę wewnętrzną i zewnętrzną jak najbardziej. Równowagę w emocjach wewnątrz siebie i równowagę w działaniu. To jest bardzo, bardzo istotne dla was w tym momencie, moi drodzy. Na każdej płaszczyźnie. Równowaga tu, równowaga tu, równowaga tu, 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 wszędzie, wszędzie po prostu. Także to jest ważne dla was, kochani, żeby balansować to swoje wnętrze, te swoje uczucia, te swoje emocje. I przekazywać to na zewnątrz, na działanie. Tak bym to widziała. I zadbać o siebie. Przede wszystkim zadbać o siebie, o miłość własną, kochani. Przestać czuć się winny. Jeśli faktycznie jeszcze płaczecie za kimś z przeszłości, zakończyć ten rozdział. Odpuścić tą winę w sobie. Przejść tą transformację i iść dalej, naprzód. Dobra, to by było na tyle, drogie byki. Życzę wam cudownego tygodnia i do zobaczenia za niedługo. Buziaczki, pa, pa.